Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS, Centrum Badawczo-Rozwojowe e-Humanistyka UMCS, Wydział Historii i Archeologii UMCS, Towarzystwo Historiograficzne, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zapraszają na dyskusję. Czy historia potrzebuje teorii? Wokół wprowadzenia do metodologii historii pod naukową redakcją Ewy Domańskiej i Jana Pomorskiego, PWN Warszawa 2022. Ze wstępu. Strona 9. Wprowadzenie do metodologii historii jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich. W trakcie debaty spróbujemy zastanowić się nad tym, jak współcześnie rozumieć i praktykować historię. Czym jest metodologia historii i co jest jej przedmiotem badania? Czy istnieje jedna metodologia historii, czy może jest ich wiele? Czy można uprawiać naukę historyczną bez naukowej metodologii? Po co historykom metodologia? Dlaczego metodologia jest niezbędna w naukowej refleksji i pracy badawczej historyka? W dyskusji udział biorą profesor Ewa Domańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, profesor Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński, profesor Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski. Debata odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godzinie 17:30 w sali czarnej ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, ulica Grodzka 21 w Lublinie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.